Dzień dobry czołgiści i czołgistki, ja jestem Multi i dziś jest ze mną wieloletni czołgista. Jadę twardo do przodu, zabijam wszystkich na śmierć. Streamer, youtuber, a także od niedawna podróżnik. Przede mną 20-30 kilometrów taką tą drogą. Czyli Halak, siemaneczko. Siemanko, witam serdecznie. I co, tylko tyle powiesz? No weź coś powiedz więcej. Poprzednim razem, jak mnie o to zapytałeś, to właśnie, wiesz, oponowałem, że no zaraz, jak ktoś pojechał raz za granicę, to już od razu nie jest podróżnikiem. No, ja bym powiedział, niedzielny że... Niedzielny turysta, słuchaj, to będzie lepszy. Taka wyprawa, jaką zaliczyłeś, to nie powiedziałbym, że to jest taki wypad, wiesz, gdzieś tam na wakacje, jak ktoś jedzie do Niemiec, Francji, czy nie wiem, do Grecji. Ty zwiedziłeś, kurde, Afrykę, Amerykę Południową, no dla mnie to jest coś takiego, czego nie każdy przeżyje w życiu. No ale dobra, no, o tym pogadamy jeszcze. Tak jest. No było tego troszkę, ale aczkolwiek Afrykę, no to powiedzmy... Mały skrawek, tak? No, ale jednak też taki dość egzotyczny kierunek wybrałeś, bo nie każdy tam do Maroko jedzie i też, no nie oszukujmy się, ty tam byłeś w takich mniej turystycznych miejscach. No i w Saharze Zachodniej później, także to już było troszeczkę... Chociaż teraz to już pewnie będzie Maroko, ta Sahara Zachodnia. Na Google jeszcze chyba figuruje jako Sahara Zachodnia, ale już Marokańczycy, wiesz, zagarniają. Rozumiem. W dzisiejszym materiale z Halakiem będę chciał oczywiście przedstawić wasze pytania, które zadawaliście i na fejsie, i w zakładce społeczność. I zacznę właśnie od pytania od widza. Takie na początek, na rozgrzewkę, Halak, słuchaj. Pytanie od pana Jakuba. Czy dalej stosujesz taktykę jadę twardo do przodu, zabijam wszystkich na śmierć, czy już zmieniłeś ją? Słuchaj, ta taktyka będzie dzisiaj stosowana w tych bitwach, od razu chcę zdradzić. O. W tej bitwie na 100% jest duża szansa, że ją zastosuję, bo okay. Nas wyrzuciło, jak widzisz, na ósemki, więc no będzie ciężko, tak? Będzie bardzo ciężko. I od razu też widzów uprzedzę i pana Jakuba, że ty jesteś tu od grania, a ja jestem od gadania, czyli tak naprawdę... Ja będę statystą, ponieważ jako człowiek w podeszłym już dosyć wieku, niestety, ale nie potrafię się dobrze skoncentrować na grze, jak na przykład, no nie wiem, zadajesz mi ciągle pytania, muszę odpowiadać. Wydaje mi się, że troszeczkę przesadzasz z tym podeszłym wiekiem i jak można oglądać po streamach, na pewno kogoś tam ustrzelić nie raz, więc ja bym tutaj nie dramatyzował, no ale spoko. No będę papuga, nie? Będę po prostu... Trzymał się tutaj, gdzie ty mniej więcej. Tyle tylko, że ja tutaj nie planowałem pojechać. Pojechałem tutaj, bo zobaczyłem ciebie samego. Chciałem cię wesprzeć. Czyli chyba coś się pykło. Nie. Zaraz. Ty pierwszy jechałeś. Też teraz. Nie, ja pojechałem za tobą. Ja byłem za tobą. Ja tutaj będę bronił. Słuchaj, jak kamienny bunkier jestem. Dobra, bugi, twardy czołg, to można odbijać. Wieżą będę wszystko odbijał. No, ja ufaj. Ja bardzo chętnie będę obserwował, jak twoja wieża dinga. Ty tam masz jakąś specyficzną wizję, taktykę, bo tak najpierw do przodu pojechałeś, teraz do tyłu. Ja po prostu obserwuję, gdzie zginiesz i jak można cię fajnie osłaniać. Aha. Taka taktyka sojusznika dobrego, co nie? Ja nie zginę, to oni wszyscy zginą. A, przepraszam, dobrze, to może się nie znam. Słuchaj, no dwa bugi trzymają flankę. Jest tu AMX-5100, STA-2, także na razie jesteśmy po prostu... No nic lepszego nie możemy zrobić, tak? No ja bardziej tutaj na to lewo patrzę. Ja już jestem bohaterem w tej bitwie. Okej. O, 40 TP coś tam kombinuje, może nam budynek w ogóle zniszczyć. Będę starał się zniszczyć budynek. A w tym czasie, słuchaj, chcę zadać pierwsze pytanko takie już bardziej na poważnie. Dobra? No. Więc... A mówiłeś, że nie będzie poważnych pytań. Bardzo poważne, bo wielu widzów o to pytało i cały czas dopytuje. Temat WOTA też oczywiście będzie dla widzów, którzy właśnie czekają bardziej na tą część poświęconą WOTowi, to spoko. Ale na początek uważam, że no przynajmniej dla mnie ciekawsze jest, co powiesz o wyprawie, którą szykujesz. Będę chciał zapytać o wiele rzeczy z nią związanych, ale może na początek, kiedy mniej więcej, jeśli możesz w ogóle określić, planujesz kolejną wyprawę? Nie mam jakiegoś takiego, wiesz, określonego... określonego jasno planu.
Natomiast chciałbym, żeby ta wyprawa się rozpoczęła no, w zimę w przyszłym roku. Może nawet podobnie jak poprzednia. Poprzednia w lutym się zaczęła i może ta też. No, mam do załatwienia po prostu tam kilka zdrowotnych też takich rzeczy. Mm-hmm. I bez tego po prostu nie mogę... Znaczy mogę pojechać, ale lepiej nie. Mm-hmm. Także jak mi się to uda, to uważaj, Estea ci strzeli. Dlaczego w ciebie nie strzela? Jest, o, jest. Bardzo ładnie. Jest, jest, jest. Kurde, miałeś rację. A miałem nadzieję, że nie, mi nie da rady. No to teraz jeszcze byś zdradził, dokąd ta wyprawa w ogóle ma mieć miejsce? Słuchaj, wyprawa będzie do Ameryki Południowej. Plan minimum, bo to możliwe, że będzie wyprawa nawet jeszcze dłuższa od poprzedniej. Mhm. Plan minimum jest taki, żeby przejechać tą Amerykę od północy do południa, całą, nie? Mhm. Czyli od, powiedzmy, Morza Karaibskiego do przylądka Horn. I w międzyczasie, no to oczywiście różne plany są, nie? Ale nie wiem, jak będzie z ich realizacją. Na przykład mogłeś mnie zawołać wcześniej, kurka, bo tam widzę, że fragi robisz. Nie no, fragów jeszcze nie robię, ale zaraz mogą mnie sfragować. Słuchaj, mam w planach też spływ na przykład Amazonką, no ale nie wiem, czy to w ogóle wypali, ponieważ jak ostatnio się orientowałem, a nie chciałbym w takich ascetycznych warunkach podróżować, bo będę miał troszeczkę sprzętu i tam podróżowanie w tych hamakach to tak nie za bardzo. No więc jak chcesz podróżować Amazonką i mieć jakąś kabinę, nawet najbardziej podłą, to? No to ceny są zaporowe, także kurczę, no szkoda. Rozumiem. Ale ja na przykład kiedyś wpadłem na twój stream i wspominałeś też, że może zahaczysz o obie Ameryki, nawet o północną. Czy to jest w ogóle... Wiesz, też... to plan maksimum by mógł taki być, że zaczynam w ogóle, ale nie, no za drogo. Ostatnio sobie analizowałem, ile kosztują takie rzeczy. Za drogo, no tyle pieniędzy aż nie nazbieram, żeby przeskoczyć tam przez Alaskę, później Kanadę, Stany Zjednoczone, Meksyk. No Ameryka Środkowa to nawet mógłbym, ta taka łacińska, ta typowa, ale tam dosyć niebezpiecznie też trochę jest. No właśnie, chciałem też o to zapytać. Ogólnie jest trudny czas. No ogólnie trudny czas jest na takie wyprawy, bo no trzeba, widzowie pewnie wiedzą, ale może ktoś nie wie, że jest to wyprawa samotna, tak? To nie jest, że tam dwóch czy trzy osoby, tylko... O, proszę. No udało się tutaj go jeszcze złapać. Ale sama bitwa jest tragiczna przez losowanie, to jest jakby największy problem. Bo tak nas rzuciło. Dobra, ale tam na pewno już narobiłeś z 2000 uszkodzeń. Ta, 3 od razu. Optymista, kurde. No ty musisz robić 3 razy tyle co ja. Jak nie zrobisz, to wtedy umawiamy się, że masz bitwę straconą i to ja wygrałem. Okej. Okay. Dam ci takie fory i zgodzę się na to, ale to nie jest sprawiedliwe moim zdaniem. Okej, okay. Czyli tak podsumowując to wszystko, plany no to się masz nie uda. Takie, żeby raczej skupić się na tej Ameryce Południowej, bo po prostu no to byłoby trochę zbyt kosztowne, ale a, zresztą też czas mnie interesuje. Jak ty to planujesz to rozegrać czasowo? Ile sobie dajesz na to? Właśnie o to chodzi, że nie w wiesz. Ogóle nie planuję, nie? To jest najpiękniejsze, nie planuję. No nie wiem, ile ta wyprawa potrwa. Będę chciał przedłużyć ją jak najdłużej, nauczony poprzednią, gdzie później, jak wiesz, była pandemia i ja będąc na wyprawie zrezygnowałem z kilku rzeczy. Teraz oczywiście żałuję tego. No, pieniądze musiałbym pożyczyć oczywiście, żeby zrealizować te rzeczy, ale mogłem pożyczyć, bo miałem od kogo pożyczyć. No i żałuję, że nie przeciągnąłem jeszcze ze 3 miesiące mojej wyprawy właściwej, nie? Mhm. Bo kilka takich rzeczy ciekawych można było jeszcze zrobić i teraz mówię, ale za drugim razem może je zrobię. Ale tak mniej więcej, tak myślisz, że zamkniesz się, nie wiem, w 3 miesiące, w pół roku, jak tak czasowo mniej więcej miałbyś określić, chociaż troszeczkę? No,
pół roku to minimum, nie? Pół roku minimum, o kurde. Tak, tak, bo to jest taka wyprawa, wiesz, na moich warunkach. Mhm. To nie jest taka wyprawa, jak ktoś ma na przykład urlop 2 czy 3 tygodnie i sobie zaplanuje, że musi być w te 3 tygodnie w tym miejscu, to zobaczyć, to. U mnie jest co innego. Ja, wiesz, mogę na jakimś totalnym zadupiu siedzieć tydzień, nie? Mhm. Sobie wynająć pokoik i po prostu lubię obserwować to tubylcze, że tak powiem, życie, które tam jest jeszcze to oryginalne tak naprawdę. Nie tak jak u nas, że pojedziesz sobie do Zakopca, no jak widzisz górala w tym góralskim stroju, to zazwyczaj wystroił się pod turystę, nie? A tam, mhm, jeżeli widzisz w jakichś strojach tych ichnich, powiedzmy, tubylca, to on nie wystroił się dla mnie, on po prostu tak żyje na co dzień, nie? Mhm. Jak tylko możesz, daj gotowość i kontynuuj. Bardzo jest mocne teraz. Tylko trzeba grać na dziale 105, nie na 90. 105 dużo lepsza. I ma większy damage na goldzie. To jest taki rzadki pojazd. Na goldzie, tak, tak. Trochę to jest przesadzone. No nie powinno tak być moim zdaniem. Ale chyba Susto Y też to ma, nie? No, on ma tam... Susto Y chyba ma na goldzie lepszy damage, ale mniej penetracji. A tu masz lepszą penetrację i lepszy damage. No to trochę to już jest... przesadzone. Typowo pay to win. Zaraz. Jakim goldzie? Nie ma goldowych pocisków. Pociski premium. Są pociski. Nie ma pocisków premium. Są jakie pociski? No? Nie wiem teraz, co powiesz. Pociski specjalne są. A, przepraszam, tego no, słowa nie proszę używam. Się oduczyć. Tutaj żadnych premium, nic nie ma premium. Specjalne, dobrze, przepraszam. Poprawię się na przyszłość, jak będzie kolejny pluton, to już będę wiedział. Dobra. To żeby tak domknąć jeszcze ten temat, mam ostatnie pytanie związane z wyprawą. Co wtedy planujesz robić z kanałem? Czy będziesz jakoś brał laptopa i nagrywał filmy? Nie wiem. Wiesz co? Czekaj, daj jeszcze dokończyć. I co ze streamami też? Ogólnie kanał w założeniu, czyli co z YouTube'em, filmami i co ze streamami? Jak to będzie wyglądało? Plan jest taki, że kanał musi żyć, bo musi jakieś pieniądze zarabiać, nie? Mhm. Tak jak poprzednio nie mogłem tego w 100% zrealizować. Mam nadzieję, że teraz się bardziej uda, może nie w 100, ale powiedzmy chociaż w 60% to, co sobie założę. No musi być tak, że po prostu streamy przynoszą kasę głównie z donate'ów, tak? Mhm. Jeżeli jesteś na wyprawie, to nawet jak zarobisz, powiedzmy, nie wiem, 50 zł, to jest dla ciebie bardzo dużo na takiej wyprawie, bo to są, wiesz, w tanim kraju, takim jak Boliwia, to są, nie wiem, ze 3 dni jedzenia na przykład, nie? Mhm. Albo możesz sobie pozwolić na coś, na jakąś, nie wiem, taksówkę, tak? No, ja nie zamierzam jeździć, takie marzenie by było, żeby jeździć stopem, natomiast na pierwszej wyprawie się przekonałem, że no, nie jestem długonogą blondynką, a w niektórych miejscach jest bardzo trudno, żeby zatrzymał się stop w Ameryce Południowej. I ogólnie teraz jeszcze jest czas ten właśnie po-covidowy, więc to już w ogóle podejrzewam, że będzie trudno, żeby się obcym ludziom zatrzymywali, nie? Mhm. Także streamy muszą być, bo chcę mieć też kontakt z ludźmi. No nie oszukujmy się, częściowo ja zebrałem pieniądze dzięki kanałowi, dzięki dotacjom różnym tutaj widzów, więc chcę im też coś dać od siebie, no wiesz, na wyprawie, nie? Mhm. No bo i wiadomo, to będą że... też... Chciałem przerwać, że wiadomo, że i tak jakby dajesz, dając materiały po wyprawie, ale chcesz to robić bardziej w trakcie jeszcze, no bo tak długo trwa. Tak. Taki jest plan, żeby w trakcie robić właśnie, bo... kanał nie może być martwy. Jeżeli będzie martwy, to jak przyjadę, to zostanę z niczym, prawda? Rozumiem. No więc coś musi być. Więc może jakieś filmy takie, no z WOTA to tylko newsy będę mógł robić, bo grać raczej nie, prawda? Ale no ile będę mógł, tyle ten kanał będę jeszcze, powiedzmy, eksploatował, nie? Żeby mieć kontakt z ludźmi i żeby chociaż... No z Polakami, tak? Bo normalnie no to tylko możesz sobie tam do kumpla czy do rodziny zadzwonić, a tak to wszyscy mówią w języku, którego nie rozumiesz za bardzo, chociaż mam nadzieję, że zacznę rozumieć w dużym stopniu.
O, no i tutaj właśnie było pytanie od widza, które teraz idealnie pasuje, dlatego ja już je szybko wyszukam. Michał Kamieniak zapytał ciebie, co właśnie z nauką u ciebie języka hiszpańskiego? Czy byłeś na jakimś kursie, czy planujesz iść, czy planujesz jakoś w ogóle przygotować się tak właśnie od strony językowej na te rejony? Wiesz co, ogólnie nie planuję kursów, planuję samodzielnie się uczyć i planuję w drodze się uczyć. Hiszpański, od razu mogę powiedzieć każdemu, że jest językiem łatwym do nauczenia. Jest naprawdę... Czyli próbowałeś? Tak, tak, tak. I hiszpański jest chyba nawet najłatwiejszym. Gdybym miał wybierać jakikolwiek język, to wybrałbym właśnie hiszpański. Zresztą hiszpański mi się bardzo podoba, nie? To jest taki język... Mówi się, że francuski jest językiem miłości, ale wydaje mi się, że jednak hiszpański. Wiesz, rozmawiając z ludźmi potrzebujesz, nie wiem jakiego zasobu, no niezbyt dużego słownictwa, żeby się rozmówić w sklepie, na ulicy, zapytać o coś i to tyle. Natomiast ponieważ częściowo się zatrzymuję zawsze przez Airbnb gdzieś tam, u kogoś, no to ten ktoś jest zazwyczaj hiszpańskojęzyczny, nie? No i wtedy można się różnych słówek poduczyć troszeczkę. No i najważniejsze ogarnąć właśnie wynajem mieszkania czy tam czegoś. No to już mam na szczęście, wiesz, obcykane po pierwszej wyprawie, to już nie jest takie dziewicze jak... Na pierwszej wyprawie wszystko było dziewicze. Wiesz, non stop był strach, wstyd taki, wiesz, takie zmieszanie trochę, a teraz już... Czyli czujesz się dużo pewnie, tak? Dużo. No to chyba bardzo ważne. No. Dobra, przyciśnij ich tam troszeczkę, ja ich objadę. No ja tutaj właśnie tego oika chcę zdjąć, bo on jest bardzo groźny. A dobra, teraz... Nie wiem, gdzie oni jest mierzy. Właśnie jego tu nie ma, już go nie ma tutaj. Jest po drugiej stronie, wiesz? Kurka, nie trafiłem, ale jaja. Jest na A0, już tam pojechał. Ale tu widzę, wygrana bitwa będzie. No ta, no tutaj byliśmy istotniejsi. No jednak w pierwszy to mieliśmy, wiesz, kurde, hardcore, szósteczka na ósemki. A teraz mamy już siódemkę na ósemki, no to coś tam znaczymy. Ja 2000. Ale zazwyczaj mam takiego pecha, wiesz, że kurczę, biorę szóstkę czy siódemkę i jak mi losuje plus dwa, to wyjeżdżają na mnie te czołgi, wiesz, najgorsze. Zawsze się dziwię, mówię, kurde, no. To gdzie są te moje dziewiątki? Z kim one walczą? No, no, no. W pierwszej bitwie jak coś zawiodłem ciebie, nie zrobiłem trzy razy więcej od ciebie. A ile zrobiłeś? W poprzedniej zrobiłem 1300, a ty 800. To nawet nie dwa razy więcej. Idziesz do domu, człowieku. No wiem, a teraz 2000, a ty? To też razy trzy nie zrobiłeś. Kurde. No niestety, no czyli muszę się podszkolić, słuchaj. Musisz. Ewidentnie. A ty, no to a nie pochwaliłeś się, ile zrobiłeś? A ja zrobiłem 1000 z kawałkiem chyba. Mhm. Tak, żebyś musiał ponad 3 zrobić, żeby... Chyba trochę mi dałeś za trudne zadanie, no bo nawet dwa razy więcej nie robię. No nie, no nawet dwa razy nie zrobiłem. Ani w pierwszej, ani w drugiej. Nie, dobra, to słabo. Wiem, co trzeba zrobić, słuchaj. Trzeba zmienić tier. Więc teraz no. 10 Minotauro nowa. Dobra. Ty sobie ją tam szykuj, a ja... mam szykowaną, bo ja ostatnio grałem. A, no to super, no to rewelacja. Czy masz jeszcze coś do powiedzenia o wyprawie tak od siebie, co nie poruszyłem, nie zapytałem? Czy raczej już wiesz nie? Co, o wyprawie to ja mógłbym gadać dwie godziny. Także jak ktoś jest zainteresowany, to zawsze sobie gdzieś tam u mnie na kanale może znaleźć jakieś audiologii. Zresztą ja jestem taki, że przed wyprawą na pewno zaczną się takie moje... Zapowiedzi. Marzenia, wiesz, i tak dalej, bo lubię takie materiały robić. Nie wiadomo, ile się zrealizuje z nich. No, w poprzedniej wyprawie marzeniem było, żeby wyspę Kunta Kinte odwiedzić w Gambii, ale no, nie udało się to zrobić. Nie? No, za to udało się coś innego. Także jak ktoś będzie zainteresowany, na pewno tam sobie znajdzie jakiś film, w którym, wiesz, omawiam to. Mhm. Na pewno będzie link do kanału w opisie Halaka, także tutaj na spokojnie każdy znajdzie. I zresztą nie oszukujmy się, no większość na pewno już cię albo ma, albo subskrybuje. Więc teraz w takim razie takie pytanka może bardziej już związane z WOTem. Pan Oliwier zapytał się, jaką zmianę w mechanice gry chciałbyś ujrzeć w najbliższym czasie?
O, to jest oczywiste. Znaczy, odpowiedź jest oczywista na to. Chciałbym wreszcie wprowadzenia zróżnicowania obrażeń na amunicji. Mhm. Czyli żebyśmy poczuli, jak to jest grać pociskiem na przykład, no tym tak zwanym, jak to, bo już mi wyleciało z głowy. Nie użyję tego słowa, nie użyję tego słowa. Specjalnym. Specjalnym pociskiem i żeby na tym specjalnym po prostu był minus, nie? W postaci, co jest? O! Kurka, mogłem do ciebie nie dojeżdżać, teraz ciebie walą, a mnie ogłuszyli. No i to dwie. Dwa gnojki, co, rezygnujemy tutaj z jazdy? No, ja nie podjadę, załatwią mnie, to jest Arte z magazynkiem. A górki nie zdobyli, szkoda, że nie pojechaliśmy, o kurde. No, jesteśmy strasznie źle ustawieni. Nie mamy ani środka, ani lewej strony. Ja jeszcze zarobiłem dwa razy niepotrzebnie. No. Czyli to byłaby najważniejsza zmiana, żeby gold albo amunicja specjalna... specjalna. zadawała mniej uszkodzeń, ale miała tą większą penetrację. Jeden plus, jeden minus. Tak, to znaczy, wiesz, bez zmiany jakiejś tam penetracji i tak dalej, po prostu... Jak przerzucasz na tamtą amunicję, to masz uszkodzenia mniejsze. Mhm. Chciałbym, bo to by się, uważam, spodobało wszystkim, no może nie wszystkim, no jak ktoś jest przyzwyczajony do grania goldem cały czas i mu się to bardzo podoba, to może by miał rzeczywiście gorzej. Natomiast byłoby ciekawiej na pewno, bo wtedy mógłbyś gdzieś tam... bardziej celować i tak dalej. No i tak trzeba goldem celować, no ale... Aha, widzę, że tutaj... Ja bym chciał takiej zmiany po prostu. Uważam, że... No inne zmiany też bym chciał, wiadomo, efekty pogodowe i tak dalej, no ale to jest temat rzeka, nie? Ale druga rzecz, najważniejsza, to byłyby efekty pogodowe, bo powiem ci szczerze, że ten pierwszy plan niestety wydaje mi się, że jest mało realny. Wargaming widać, że tak chyba zrezygnował z tego, wiesz? Zupełnie? No... Tak mi się wydaje, że raczej nie mają tego w planach, no bo nie wydaje ci się, że raczej by to już wprowadzili? No weź mnie nie załamuj, no kurka. No zobacz, no tyle lat minęło. Tyle lat minęło. No. Ale wiesz, że oni to dozują te zmiany tak, jakby chcieli, a nie mogli, nie? Oni, no. Gdyby tak naprawdę chcieli, to w jeden rok mogliby wszystkie te rzeczy. Przecież ta załoga miała też być zupełnie inna i tak no, dalej. No, ale teraz to rozdrabniają, zobacz. Na przykład, że tylko żarówka, co nie? Tylko żarówka wejdzie jako perk standardowy. No to śmieszne trochę to jest, powiem szczerze. Wobec tych wszystkich zapowiedzi... No dawkują wiesz, po tak... prostu, no wiesz, dawkują. No wie, nie wszystko no, na raz, tylko tak... Im. Coś mnie ciągle spotuje... I tu nie mogę się ruszyć. No teraz to zrobisz ze 4 razy więcej niż ja pewnie, bo... Nie, tam, kłamiesz. Nie ma. A cienki jestem, Bolek. Babok do mnie strzela też, kurde, kulturalny. O, tam kogoś dopadłeś, ładnie. No, nie wiem, jakim cudem przebiłem go. No, on nie jest taki twardy akurat, na szczęście. O, przebił mnie. Jeszcze Eber. Aha. Trochę mnie obili, ale chcę przyjechać koniecznie, bo nie robię damage'a dużo, za mało tutaj robię wstając w tym miejscu. Kiepskie miejsce. Mogliśmy naokoło jechać, co? No mogliśmy jakby, no byłoby lepiej niż tutaj. Tak się. Kurde, z voleja strzelił i w dolną płytę trafił, no nie ale mogę. Ale wiesz, ten czołg akurat strzał. ten czołg tak ma. On ma mega fajne działo. Akurat ten AMX ma taki celownik cudowny, że to jest szok. No nie przebiłem dolnej płyty. Dobra. Kurka, może baboka bym chociaż trafił. Czasami mam takie wrażenie, że on by nieco szybszy mógł być, aczkolwiek może wtedy byłby za dobry. No właśnie taki był na początku, był trochę szybszy. No musisz go w policzek strzelić. Muszę go w policzek strzelić. A masz golda czy nie? Mam. Chyba niżej spróbuj. Nie możesz?
Czekaj. O, teraz! Pięknie. Ale nie trafił jeszcze, no dziabąk. No dobrze. 2500 u mnie, 2200 u ciebie, więc absolutnie dalej tutaj nie udaje mi się nawet dwukrotnie zwiększyć tych uszkodzeń. Cały odcinek będę gnębiony, kurde. Multi, miałeś tak grać dobrze, a nie tylko troszeczkę gnębić idzie, kurka ładna. No dobra. No niestety. To teraz... Teraz się popiszesz, bo teraz jestem ciekawy, co wybierzesz. No, nie ukrywam, że to wszystkie te pojazdy nie są do końca tymi, którymi ja gram na co dzień. No to wybierz taki, ale ja muszę wziąć taki pojazd, którym ty będziesz grał, czy nie? Nie musisz teoretycznie, ale no... Ale żeby to razy trzy zadziałało, to muszę. No tak, no dobra, no to tak. No ale to jak weźmiesz lighta, to ja nic nie zrobię, to ja pamiętam, jak ostatnio graliśmy tak, i wziąłem Evera, lighta. Evera wziąłem. Może w takim razie Lewandowskiego. No to wchodzimy do bitewki i ruszam z kolejnym pytaniem, teraz od pana Kota. Zadał on kilka pytań. Pierwsze jest następujące. Jak oceniasz zmiany ostatnio wprowadzone do WOTA? Tutaj pewnie chodzi o ostatni patch i te na przykład zmiany w mapkach, nową mapkę, posterunek. Nowa mapka, posterunek to dla mnie... znaczy poznałem ją, ale nie grając, tylko wiesz... Na treningówce jeździłem i tak dalej. Nie gram tak dużo w WOTA jak kiedyś i dopiero mnie tam wylosowało, nie wiem, ze dwa razy na tej mapce może. Także wizualnie mi się bardzo podoba ta mapa. Rzeczywiście czuć, że to jest taka typowa, już dopracowana mapa. Ma taki swój styl, prawda? Natomiast gameplayowo to kompletnie nie potrafię nic powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany te... Na mapkach innych, to przeważnie one urozmaicają, muszę powiedzieć, rozgrywkę, wiesz? Na środku tutaj jest inaczej teraz. Więcej miejsca. Tam tak, więcej, tylko że ja zazwyczaj tutaj jeżdżę. A, okej. Chociaż to może się bardzo źle skończyć, widzę tu. No ale dobra, zobaczymy. No ryzykujesz tam, mało was jedzie, ale no jakbyś tam spotkał... No jakiegoś też innego samotnego gracza, to może tam uda ci się więcej postrzelać. Zdając życie, to połowa drużyny to zaraz się wyleje. może tak być. To słuchaj, kolejne pytanie, w takim razie od razu ruszam z koksem. Jaką narodowość, której jeszcze nie ma w grze, chciałbyś zobaczyć? No bo pewnie są jeszcze jakieś, które ci przychodzą do głowy i może myślisz, że byłyby spoko w grze. Halo? Jaką narodowość? Tak jest. Słuchaj, mogłoby powstać jakieś drzewko czołgów węgierskich na przykład. Można by właśnie z Ameryki zrobić jakieś takie wspólne drzewko, czyli jakieś pojazdy argentyńskie, powiedzmy. Tu kompletnie nie ma nikogo, nie? Ja już jadę do ciebie pomóc ci, spokojnie. Tak, tylko że oni już mnie tutaj... No właśnie tego STB-ka zajmuje. Dobra, jeden strzał oddałem, ale to dobrze. Teraz przynajmniej będę mógł się skoncentrować na odpowiedzi. Mówisz nację. Tak naprawdę miało być, no kiedyś był taki plan, żeby zrobić nację tą taką ogólnoeuropejską, nie? Dawno temu. Tak, dawno temu taka była koncepcja. Ja myślę, że można było wskrzesić tą koncepcję, aczkolwiek... Biorąc pod uwagę, że Wargaming potrafi, wiesz, dosztukować czołgów, no to powiedziałbym, że jest szansa na absolutnie każdą nację w WOTie. Naprawdę. Jak oni tam, wiesz, potrafią dorobić polskiego drzewka ileś procent, albo jakieś, wiesz, wprowadzać czołgi odrzutowe i tak dalej, no to myślę, że możemy się spodziewać każdego, aczkolwiek węgierskie chciałbym widzieć, żeby mieli, bo lubię niemieckie pojazdy, a mam wrażenie, że przynajmniej początek tego, no może nie początek, środek drzewka okupowałyby albo mogłyby okupować jakieś zmodyfikowane wargamingowo, powiedzmy, konstrukcje niemieckie. Mhm. I dlatego właśnie te Węgry tak mi chodzą po głowie, nie? Mhm. No ja chcę powiedzieć, że tak już nie patrząc na moje zdanie, no to najbardziej realne jest,
że pojawią się czołgi hiszpańskie, bo one w ogóle miały pojawić się w tym roku, od tego zacznijmy. No i jeszcze szwajcarskie były zapowiedziane tak oficjalnie przez Wargaming, że tak, kiedyś tam będą, nie mówimy kiedy. No więc, no jeśli chodzi o węgierskie, no z węgierskim mi się wydaje, że jest taki trochę problem, że już część maszyn, jak na przykład Turan, no to one są w grze, prawda? Już tylko jako niemieckie. Ale jak jest Shermanem, był w drzewku amerykańskim, brytyjskim, milion premek, można nasztukować, można. Można, człowieku, wszystko to, można to zrobić. Jest nieograniczone możliwości. Dokładnie, są, więc nie mówię, że to jest problem taki tragiczny i nie do rozwiązania, tylko przedstawiam, że teoretycznie już niektóre węgierskie są. Ale to jak najbardziej mi to by na przykład w ogóle nie przeszkadzało. Mi się też trochę wydaje, że oni celują w ten, wiesz, w te rynki, może rynki, w grupy graczy, gdzie jednak mogą złapać jakichś nowych potencjalnych klientów, nie? I tutaj chcę powiedzieć, że dlatego może teraz tak mocno rozwijane jest chińskie drzewko, bo teraz informacje o dyszce, chińskie czołgi odrzutowe, no nagle chińskie drzewko stało się jednym z najważniejszych, najprężniej rozwijanych, może coś tak z tymi jest. Chinami, no bo to w końcu wiadomo jak liczny kraj, więc to może mieć sens, faktycznie, mądrze tutaj proponujesz. Także Kasiora tam, no na pewno im się Kasiora nie zgadza, tak jak im się kiedyś zgadzała. No wiadomo, no. To wyjdźmy może do garażu, weźmiemy sobie kolejny czołg.